W 2005 roku rozpoczął. Inside Leg als Cutman Krzysztof Busch und sein Trainer Robert Jurasz. Aus Polen Mariusz Wach. Mariusz Wach, wsparcie. Die rote Ecke, 22 Jahre alt, 1,88 m groß, 110,0 kg schwer. A tutaj już 110 kg wagi. Christian Hammer. In seiner Ecke Matthias Böhme, unser langjähriger Weltmeister Arthur Grigorian als Cutman Volker Grill und aus Schwerin sein Trainer Michael Timm. Same znane nazwiska. Aus Hamburg, aus dem Boxstall Universum, Box Promotion, Christian Hammer. Wie Christian Hammer. Ring- und Punktrichter dieses Kampfes Oliver Brien. Prowadzący w ringu. Punktrichter Oliver Frank Michael Dien. Maas und Klaus Griese. Jeszcze przypomnienie tego, co już dowiedzieli się w szatni od sędziego, bo sędzia składa wizytę zawodnikom przed walką, informując ich o tym, czego będzie od nich oczekiwał i jak mają się zachowywać w ringu, jak reagować na jego zachowanie, to co na uwagi sędziego. Tu tylko przypomina o tym. I rozpoczyna się, proszę Państwa, pierwsza runda bardzo ważnego pojedynku dla Mariusza Wacha. No, bardzo ładnie Mariusz Wach, długi, lewy, prosty. I zaraz po tym mocno prawy. Mariusz jest po bardzo poważnej operacji ręki. Zobaczymy, czy ta operacja nie miała wpływu na jego przygotowania i na formę obecnie. Długi, lewy, prosty. Hammer stara się minąć ten lewy prosty, pochylając się lekko w prawo. Lewy sierpowy, no dobrze, że była prawa ręka przy brodzie. Mariusza Wacha nie może jej opuszczać, bo to jest bardzo szybki ten cios. I odpowiedź Mariusza Wacha, ale wolniej zadał ten lewy prawy. Teraz powtórzył lewy prosty i prawy sierpowy. No na pewno, o proszę, znowu lewa ręka bardzo dobrze na wysokości lewego oka i ten prawy Hammera wylądował na lewej rękawicy Wacha. Słyszymy polski narożnik. Lewym prostym, właśnie lewym atakować, przeszkadzać. Lewy prosty jest ciosem, który przeszkadza przeciwnikowi przygotować akcję, a tym samym, o właśnie, można przygotować swoją. Tu tak mieliśmy okazję zobaczyć dwa lewe proste i prawy w wykonaniu Mariusza Wacha. I niebezpieczny lewy sierpowy. No to już jest sygnał, że na ten lewy sierpowy Mariusz musi uważać. Ładnie zablokował Mariusz teraz ten prawy niebezpieczny Hammera. Przyjął go na lewy bark. I już lewa ręka chodzi, tak słyszymy. Narożnik Mariusza Wacha. I klincz, tak, bardzo sprytnie. Pół dystans to nie jest dystans Mariusza Wacha i bardzo mądrze, że właśnie stara się zadawać ciosy tylko w dystansie. A i kinczuje dobrze. I świetny cios w tył, pod lewy łokieć. Jeszcze raz, teraz lewy sierpowy. No, rozgrzał się, koniec rundy, rozruszał się Mariusz. A i proszę, zakończenie rundy. Bardzo efektownie, kilka ładnych akcji Mariusza Wacha. Walka się podoba, bo w wadze ciężkiej dla akcji, dla ruchu, dla szybkości. To się musi podobać. No ale zobaczymy jak kolejne rundy. Wiemy o tym, że ta walka zakontraktowana jest na 8 rund. I już ten lewy prosty coś tam zrobił.
u przeciwnika. Lekka kontuzja nosa Hamera. Polać po głowie. Gest dla trenera, żeby go schłodzić. Dawaj, Mariusz. Tam Polacy zgromadzeni przy polskim narożniku. I druga runda. I słyszymy z narożnika dwie lewe. Długie te lewe, tak. No tutaj Hammer dostał informację, żeby trafiać prawym, ponieważ Mariusza lewa ręka jest troszeczkę nisko. I właśnie już spróbował tym prawym, ale myślę, że ten lewy prosty zatrzyma Hammera i zatrzyma ten jego prawy mocny, prawy prosty. Chociaż w pierwszej rundzie niebezpiecznie zaatakował lewym sierpowym Hammer. Szybki lewy, chodzi lewy prosty, słychać z narożnika polskiego. O właśnie, tam już i narożnik zauważył, że trzeba i prawą rękę wyżej, do Mariusza się to adresuje, bo tamten przygotowuje lewy sierp. Zatrzymany lewym prostym Hammer. A, uśmiechnął się. Tak, Hammer się uśmiechnął, wie, że to są ciosy, które wyłapał na rękawice i nie zrobiły mu one żadnej krzywdy, a sam rewanżuje się potężnym prawym sierpowym. Teraz Hammer atakuje tułów. Dwa mocne, proste. Tak, na tym lewym prostym powinien częściej Mariusz, jeżeli chce przeszkodzić w przygotowaniu akcji Hammerowi, to powinien tym lewym prostym go trafiać, bo przecież oprócz tego, że mu przeoproszę i lewy sierpowy, to co ostrzegał narożnik, że Hammer przygotowuje lewy sierpowy. I rzeczywiście wyprowadza ten cios bardzo szybko. Tak, no, taka przewaga wzrostu i zasięg rąk, a powinien Mariusz z tego korzystać. I świetna akcja, teraz prawy w tułów. No, bardzo cieszy mnie to, co teraz oglądamy w wykonaniu Mariusza Wacha. Poprawił szybkość. Do tej pory trenerzy mieli pewne zastrzeżenia, że porusza się zbyt wolno i ciosy proste, które teraz tak szybko wyprowadzał, wyprowadza troszkę za wolno. No, zobaczymy, czy w kolejnych rundach Mariusz Wach będzie popisywał się takimi szybkimi akcjami i będzie tak szybko zadawał ciosy proste. Powinien tym lewym prostym, o tutaj był ten prawy, który w okolice ucha, ale jeszcze nie był to cios, który mógłby zniechęcić Hammera. Uśmiechnął się pod nosem, dając do zrozumienia Mariuszowi, że nic mu ten cios nie zrobił. No ale to się tak tylko mówi. Kilka takich ciosów jeszcze i to się wszystko potrafi skumulować, że potem od lewego prostego można pójść na deski. No oby to się tutaj w tej walce, w tym pojedynku sprawdziło, żeby tak właśnie te ciosy, te częste akcje lewym prostym, żeby doprowadziły do knockdownu Hammera. No nie ma tego kontrującego lewego prostego. Długi lewy słyszymy z narożnika, ale lewy sierpowy jest zagrożeniem.
Delikatnie uniósł prawą rękę Mariusz Wach, a tam już lewy sierpowy przygotowany przez Hamera. Znowu lewy sierpowy. Chodzi lewa ręka. Dosyć szybko zadawany jest ten lewy prosty. I teraz prawy w tułów i lewy sierpowy. A i odpowiedź Hamera, proszę. I powtórka. Lewy prosty, prawy sierpowy. Szybciej po zwodzie powinien być ten lewy prosty jeszcze. No, żeby tylko nie stracił szybkości Mariusz. To dopiero trzecia runda przecież, a zaplanowany jest ten pojedynek na 8 rund. Po lewym prawy. No nie słuchać tam tych, nie słychać tych porad, kiedy w narożniku Mariusza Wacha był Andrzej Gmitruk. Tam było więcej troszkę informacji, no ale cóż. Każdy jest kowalem swego szczęścia i w przypadku Mariusza on dokonał wyboru, więc trenera zawodnicy zmieniają, mogą zmieniać, więc również mam nadzieję, że ta zmiana w karierze Mariusza też będzie zmianą korzystną dla niego. Wyżej troszkę lewa ręka. A no już jest zmęczony Mariusz. To jest odruch, kiedy po lewym prostym wchodzi w tak zwany clinch. To znaczy, że już troszkę jest ciężko. Mariuszowi proszę, ciężko oddycha, odskoczył. No to jest jednak ogromne chłopisko. Zresztą jak sama nazwa ringowa wskazuje, polski olbrzym. Taką masę przesuwać i to doprowadzić ją do takiej sprawności, żeby był tak szybki. Ja powiem jeszcze raz to powtórzę, nie pamiętam, żeby Mariusz Wach miał taką szybkość w poprzednich pojedynkach. Jak mu weszło, rozluźni się. Wdech, wydech, głęboki wdech, wydech. Jak się czujemy? Dobrze. Wdech, wydech. Pamiętaj, Mariusz, musisz być ten prawy prosty, nie prawy sierpowy. Bo prawy sierpowy, wiesz, spokojnie, on na ręce mu wchodzi. Prawy prosty. Lewy, lewy, prawy. Lewy, lewy, prawy prosty. Na górę, lewy prosty na górę. Dobra? A. Będziesz bił? Aha. Słuchaliśmy tych informacji z uwagą. Właśnie ten lewy prosty, ten cios, który powinien... Środek ringu. I nie dawaj mu zrobić takiej końcówki, bo on sobie z końcówki zaznacza. Przednią ręką boksujesz i co jakiś czas na podwójny lewy, prawy prosty długi, żeby mu szedł między ręce, dobra? No właśnie, już tutaj sekundanci odkryli taką fachową radę, którą dostał Mariusz, że on zaznacza końcówki, właśnie końcówkę rundy. Stara się atakować na ten sygnał 10 sekund. To Hammer właśnie atakuje i tym samym no, w dużym stopniu gwarantuje sobie zwycięstwo w rundzie. I teraz clinch, także i Hammer odczuwa trudy tego pojedynku, mimo że to jest dopiero czwarta runda. O właśnie, może te lewe proste. Więcej tych lewych prostych i prawy prosty, nie prawy sierpowy, tak jak zalecają trenerzy Mariusza. No, śmielej troszkę Hammer w tej rundzie. Atakuje prawym. Szybki lewy prosty jeszcze raz. I prawy prosty. Dobrze blokuje ten lewy sierpowy, teraz prawy.
No niebezpieczny i to coraz bardziej niebezpieczny staje się Christian Hammer. Zauważył, że Mariusz już nie jest tak szybki. Przewiduje to, co Mariusz chce zrobić. Lewy, lewy, prawy. Przyjął na blok i szybko oddał lewy sierpowy. No widać, że Hammer jest dobrze wyszkolony. Wie, o co chodzi w boksie. Znowu lewy sierpowy, szybki Hammera. Teraz spróbował prawym podbródkowym. Szkoda, że w tym czasie Mariusz nie wyprowadził prawego prostego. Wtedy mógłby skontrować Hammera, jak ten atakował prawym podbródkowym. I już się znowu zamierzył Hammer do lewego sierpowego, ale Mariusz był poza zasięgiem. Odskoczył. No i 30 sekund na rozdźwięk, przypomina, pół minuty. Czwarta runda. Walka wyrównana, półmetek. Czy przyspieszy Hammer w tej końcówce? Czy sprawdzi się to, co przewiduje narożnik, że on zaznacza końcówki? No i właśnie, ale tym razem lewy, prawy równo z gongiem wyprowadził Mariusz Wach. Narożnik Hammera. Ciężko i szybko oddycha Hammer. Widać, że też jest bardzo zmęczony. Przedarł się przez ten długi lewy prosty Wacha tej powtórce. O właśnie. I trafia lewym prostym, mimo że różnica i wzrostu i długości rąk jest widoczna. I zobaczymy teraz. Coraz bardziej będzie dawało sobie znać zmęczenie. Ale Mariusz zaczął bardzo odważnie. Piąta runda to już jest po półmetku. Teraz każda runda będzie bardzo ważna. Pierwsza część pojedynku, połowa tej walki bardzo wyrównana. I zobaczymy, jak będzie zbierał punkty, bo jak widzimy, dotychczas nie ma żadnego zagrożenia ze strony Mariusza. Mimo że jest to waga ciężka, ale Mariusz nie dysponuje ciosem nokautującym. Także raczej powinien zbierać punkty, żeby wygrać ten pojedynek. Powinien częściej atakować lewym prostym, właśnie prawym, tak jak teraz. Chwila odpoczynku. Sędzia cierpliwie poczekał, aż zawodnicy wezmą dwa głębokie wdechy. Znowu go trzyma. Hammer się denerwuje, że Mariusz klinczuje. No ale ciekawe, jest w półdystansie. To powinien być jego ogródek, jego podwórko. Bo on zadaje ciosy sierpowe. Powinien korzystać z tego, że jest blisko. A nie kręci głową, kiedy wejdzie za blisko i Mariusz mu przeszkadza w tym półdystansie. Przecież widzimy, jakie warunki mają zawodnicy, że Wach nie może walczyć w półdystansie. O właśnie, jest blisko, to klincz, proszę, obejmuje i powrót do walki w dystansie. O, dobre odchylenie na lewy sierpowy. Hammer będzie cały czas liczył na trafienie tym ciosem. Odkrył ten swój atut już na początku pojedynku, już w pierwszej rundzie machnął bardzo mocnym lewym sierpowym, który otarł się o szczękę Mariusza Wacha. A i świetny atak Wacha, lewy, prawy.
trzymaj go właśnie tą lewą za ręka. Ja? Tylko siąść na prawej nocy, siedź na ciała na prawej. No szkoda, nie wiadomo na co teraz Mariusz czekał. Miał taką okazję, żeby przy tym lewym prostym zatrzymującym Hamera dołożyć prawy. O, tak jak teraz. No właśnie, i tych akcji powinno być troszkę więcej. Bo to już jest koniec piątej rundy. Druga część tego pojedynku. A pierwsza nie była zbyt wyraźna. Jeśli chodzi o przewagi, była bardzo wyrównana. No zobaczymy, jak dalej. Walka się podoba, bo przecież wcześniej widzieliśmy pojedynek bardzo krótki, gdzie bokserzy dysponujący takimi silnymi ciosami trafiali się i jeden z nich już w drugiej rundzie przegrał. Tutaj zobaczymy powtórkę. Lewy prosty między rękawica, odpowiedź Hamera. Jeszcze jeden i prawy. I prawy podbródkowy, trafienie jeszcze raz sierpowym w głowę. No w tej rundzie, gdyby te fragmenty zanotowali sędziowie, to na pewno ta runda jest rundą dla Mariusza Wacha. Ciężko oddycha Hamer. Szybciej lewe, szybciej zadawaj te ciosy. No ale mając takiego kolosa przed sobą, to nie jest to takie proste. Szybki lewy Mariusza Wacha, jeszcze raz. I jeszcze jeden lewy sierpowy. No będzie próbował Hamer tym lewym sierpowym. Widać, że to jest jego atut w jego programie. I znowu trzy lewe proste i kończy lewym sierpowym. Tak, doskok. Lewy i prawy sierpowy, odchylenie Wacha, nie dochodzą te ciosy. Wykorzystuje swoje warunki fizyczne Mariusz Wach. Tylko szybciej ten lewy troszkę, właśnie. Troszkę szybciej, żeby zdążył zatrzymać Hamera, zanim on wystrzeli tym potężnym lewym sierpowym. Proszę. Wychodzi z pół dystansu i lewy sierpowy. Jeszcze raz. No. Zaczyna być niebezpiecznie. Klinczuj, tak. Punktuj, podpowiadają z polskiego narożnika, bo więcej trafień w tej rundzie ma Hamer. O, proszę. I dwa lewe proste z krokiem w przód i ten drugi odrzucił głowę Mariusza. Świetne wyjście z półdystansu. Prawy podbródkowy, lewy się. Jeszcze raz prawy, proszę Państwa. I koniec walki. No proszę. Walka w półdystansie zakończyła ten pojedynek. No niesamowite wydarzenie. Mariusz Wach, typowy dystansowiec, lewy prosty, prawy prosty, nagle wspaniała akcja, no będzie chyba okazja zobaczyć na powtórce. Lewy prosty, prawy podbródkowy, lewy sierpowy i prawy sierpowy nad lewą ręką zakończył ten pojedynek. No rzeczywiście mówiłem, że Mariusz Wach nie nokautuje, nie ma silnego ciosu, ale przez waga ciężka widzieliśmy. Jeden cios, jedno trafienie i taki potężny zawodnik. O takiej muskulaturze. Znokautowany prawym sierpowym. No fantastyczne zakończenie tego pojedynku. A przecież wydawało się, że Mariusz Wach traci siły. I w pewnym momencie taki zryw. No niezadowolenie w narożniku niemieckim. Nikt się nie spodziewał, że Mariusz Wach potrafi tak efektownie nokautować i tak efektownie wygrywać z takimi trudnymi i niebezpiecznymi bokserami, jakim jest właśnie Christian Hamer. Oj, powtórka, popatrzmy. Lewy, prawy, lewy sierpowy i prawy sierpowy nad lewą ręką. Ładnie, ze skrętem. Sędzia nawet nie liczył, zobaczył, że
To jest cios nokautujący. Prawy podbródkowy, lewy sierpowy i w pół dystansie ze skrętem właśnie mu się wystawił na prawy sierpowy. Nie było lewej ręki, nie było zasłony i oczywiście, oprócz jeszcze raz, prawy podbródkowy, lewy sierp i prawy z pełnym skrętem. Cały ciężar ciała włożył Mariusz Wach w ten prawy sierpowy i koniec pojedynku. Efektowne zwycięstwo na ringu przeciwnika. Brawa widowni. Wielu Polaków przyjechało, pojechało na ten pojedynek, żeby dopingować Mariusza, ale proszę, klasyczny cios na bródkę, mięciutko, kilkadziesiąt sekund i już hammer jest w porządku. Tak się właśnie reaguje po klasycznym nokaucie na koniec brody. A to był właśnie przykład tego klasycznego nokautu. No nie widziałem jeszcze Mariusza Wacha wygrywającego tak efektownie jak w tym pojedynku. Tylko życzyć mu rozwoju w tym kierunku właśnie i co ciekawe, że zaskoczył przeciwnika walką w półdystansie. Tu, gdzie ja spodziewałem się, że Hammer powinien skracać dystans i on stosować takie akcje, tutaj popisał się akcją półdystansową Mariusz Wach. Brawa widowni. Potwierdzenie tego, co widzieliśmy. Wygrywa przez nokaut Mariusz Wach. Proszę Państwa, i po tym efektownym zwycięstwie zapraszamy na reklamę.